Bitcoin przebił 16 tysięcy, a Alty zaczynają za nim podążać. Sieć IoT znowu padła, a banki będą musiały przystosować się do kryptowalut i wejść w kryptowaluty. Cześć, z tej strony Mike. Witam i zapraszam na 106. Kryptoniusy, czyli wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Zaczynamy! Bitcoin.org i Tomasz Sawczak, sieć AJOTA z kolejną awarią. Sieć IOTA, w sieci AJOTA wystąpiła awaria, która doprowadziła do poważnego zakłócenia jej działania. Według strony, właśnie, status AJOTA.org to jest strona, na której możecie sprawdzać z sieci status. Zobaczymy, jak wygląda ten status tej sieci. W tej chwili, mainnet oczywiście działa, devnet też działa. W czwartek zaczęły się problemy. Poinformowali o tym, twórcy, zaczęli identyfikować, tworzyć rozwiązanie, które je eliminuje. Oczywiście, zobaczcie, problem został spowodowany mechanizmami kompas. Nie jest to pierwsza. W topa IoT, -y, powiem szczerze, blockchain trzeciej, czwartej, czy tam 70. drugiej generacji. Ja nie Kiedyś byłem zwolennikiem Ayoty. W tej chwili już się, o, jak nasza mówi, odtrułem się z, tego, z tej Ayoty generalnie ciągle tam coś się dzieje, nie tak dawno doprowadziło to do tego, że w ogóle stanęła cała sieć. No cóż, czy z tego coś będzie? Zobaczymy, no. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa, Jacek Walewski na łamach komparika, Christine Legard. I UE podejmie decyzję w sprawie cyfrowego euro w styczniu 2021 roku. Cyfrowe euro może powstać za parę lat, czyli starają sobie bardzo daleki termin. To jest pani oczywiście szefowa Europejskiego Banku Centralnego, która za uszami niejedno wałek finansowy ma i oświadczyła, iż Europejski Bank Centralny nie ściga się o pierwsze miejsce. To jest chyba któreś stwierdzenie. Czy to przypadkiem Norwegia nie mówiła? Nie, to Stany Zjednoczone mówiły, że lepiej zrobić coś dobrze niż zrobić coś szybko. Oczywiście, Chińczycy. Bardzo mocno działają ich pierwszy kraj, chyba z grupy G7, który wypuści własne CBDC. I zobaczcie, cyfrowe euro na rynku dopiero za parę lat. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Cofanie transakcji na ETH, dostępne w tej chwili z poziomu Metamask, a także Wallet Connect. Izraelski startup blockchainowy Kirobo wypuścił Ando Transaction dla transakcji ATH. I zobaczcie, że po tym jak wprowadzono swoją wersję dla BTC, czyli cofanie transakcji, to jest ciekawa sprawa. Będzie to dostępne natychmiastowo i będzie dla wszystkich transakcji ERC20 i ma Was chronić przed jakimś tam przypadkowym paleniem tokenów. KiRobot twierdzi, że stwo, tworzy ich celem jest stworzenie warstwy na każdym blockchainie, aby chronić użytkowników przed błędem ludzkim. To jest ciekawa sprawa. I zobaczcie, stało się to ponownie. Jeden błąd i ponad milion dolarów zgubiłeś w jednym momencie. Czy to jest normalne dla systemu finansowego? Oczekujcie, no zobaczymy. Zobaczymy, czy tak będzie. Oczywiście ma to chronić przed wysyłaniem na różne dziwne adresy i tak dalej, i, taka, i tak dalej. Czy to jest jaki dodatek do Metamaska? Bo to jest ciekawa sprawa. Dostępne na Metamasku, czy to jest jakoś coś, co można włączyć? Prawdę mówiąc, nawet nie wiem dokładnie. Aha, this, the future will eventually include protection, czyli to jest jakaś funkcjonalność, tak? Od 12 dostępna dla wszystkich transakcji. No, powiem szczerze, jeżeli to będzie wymagało, będzie wymagało oczywiście potwierdzenia jakiegoś dodatkowego i tak dalej, to fajnie, gorzej jak Was zmuszą do tego. Zastanawiam się tylko, jak to działa w Bitcoinie, pewnie jakoś nakładka na portfel. W sumie bardzo dobrze. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, zobaczcie jaka wypowiedź lidera Banku Anglii. Banki będą musiały się dostosować do kryptowalut. John Canleaf, to jest jeden z liderów angielskiego banku centralnego, powiedział, że banki muszą doadaptować się do zmian, które dostarczyły nam cyfrowe aktywa. I to jest ciekawa sprawa. Zobaczcie, to jest, można powiedzieć, można powiedzieć, no. Bardzo ważne stwierdzenie, wręcz takie rewolucyjne. Naszą pracą nie jest chronienie biznes, biznesowych modeli bankowych, tak powiedział Kenliff, eee, co to był, no, zobaczcie na łamach Reutera. Banki będą musiały się dostosować. Naszym zadaniem jest upewnić się, czy e, jeżeli model biznesowy musi się zmienić, e, musimy zarządzać. Finansami, a także makroekonomicznymi konsekwencjami tego. Powiem Wam, masakra, no takie słowa ze, słów, ze strony banków. No, czyli jednak, czyli jednak, słuchajcie, zobaczcie jaka zmiana w stosunku do roku 2017, gdzie w 2017 to nie, kryptowaluty w ogóle nie ma, tu będziemy tego a w Polsce. W Polsce jeszcze pewnie będziemy latami czekać na to. Musisz iść na wakacje. Dzięki nowemu partnerstwu firmy kryptowalutowej, znaczy właściwie kryptowalutowemu partnerstwu nowej firmy, możesz oszczędzić swoje pieniądze. I to oczywiście też dzięki Electronium ogłosiło, że ich natywny cyfrowy token może być dostępny na Locktripie. Czy to nie jest jakiś stary artykuł? Bo ja już mówiłem o tym Locktripie, to już było ogłoszone. Można oszczędzić do 60% na swoich wakacjach. Oczywiście elektronium szuka tutaj bardzo zastosowania i tak dalej. Dlaczego kryptowaluty? Zgodnie z postem elektronium używanie kryptowalut, aby zablokować swoje waka wakacje może odblokować korzyści, o których wcześniej nie myślano. Pominięcie różnych pominięcie pośrednictw i, tak i tak dalej No ale oczywiście jest pytanie too good to be true, czyli czy jest piękne, żeby mogło być prawdziwe. I teraz pytanie, jak Locktrip jest w stanie właśnie takie zniżki? Wygenerować, szczególnie że nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch. Ale oczywiście platforma podróżna jest transparentna w swoim podejściu. Bezpośrednio działają z, z, dostawcami, z dostawcami, aby zabezpieczyć najlepsze, najlepsze umowy i oczywiście się tutaj rozwijać. No, żebyś tylko nie okazało, że zamówicie sobie wakacje z 60% rabatem, a tam, pojedzą, tam pojedziesz sobie do Mińska do mińska zamówić do hotelu niby tego a tutaj przyjdziecie pieniądze gani no przechodzimy sobie dalej słuchajcie kolejna rejestracja znaku handlowego dla firmy Ripple Ripple w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych złożyła swój znak handlowy dla czegoś co się nazywa Paystring oczywiście oni tutaj produkty bazujące na XRP kolejnym nowym 6 zostało to złożone znak handlowy dla Paystring. I zobaczcie, tak samo też było między innymi też dla RippleNet. Zgodnie z opisem Paystring to jest cały szereg różnych kategorii elektronicznych usług finansowych, między innymi użycie do użycia fiatów cyfrowych walut do rozliczeń i do prezentów. Powiem wam całkiem nieźle działają, biorąc pod uwagę, że chyba będą się ze Stanów Zjednoczonych wycofywać. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, farming na Uniswapie kończy się w 4 dni i najprawdopodobniej zostanie odblokowany 1,1 miliarda dolarów w Etherze. Farmy Uni zamykają się 17, no to tak 4 dni, a społeczność dyskutuje, co będzie dalej. Być może, być może i Ethereum 2.0 doładują troszeczkę tymi, tymi. Zobaczymy. Uniswap działał oczywiście na czterech, uruchomił cztery bazujące na Ethereum pule płynności od, czy uruchamiał, działało to od 17 października, przepraszam, zarabiały, każdy pul zarabiał 583 333 Uniswap tygodniowo, wstrzyknięto 2,4 miliona dolarów, miliarda, przepraszam, dolarów. No i teraz pytanie, co się z tym wszystkim stanie. Zobaczcie, tutaj macie ETH DAI, ETH USDC, ETH USDT i ETHWBTC. No, zobaczymy, co dalej z tym wszystkim się będzie działo. Tu już jest oczywiście informacja na ten temat. Czy społeczność będzie dalej inwestowała, czy nie będzie inwestowała? No, zobaczymy. Zobaczymy, co z tym wszystkim się wydarzy, czy może wrzucą w ETH 2.0. Jeżeli już jesteśmy przy temacie ETH 2.0, ja nawet sobie zapisałem ten adres kontraktu, żeby go tutaj później nie szukać. Jeśli chodzi o ETH 2.0, to zobaczcie, jest 62176, to oczywiście troszeczkę, troszeczkę wzrosło, możemy sobie wejść na ETH 2.0 Launchpad. <laughs> tu mamy status, mamy 62176, a potrzeba nam 524288, to jest troszeczkę ponad 10%, ale jeszcze długa droga przed nami, czyżby fakat na Ethereum 20 miało nie ruszyć. Przechodzimy sobie dalej, powiązany z Algorandem. Accelar zbiera 3,75 miliona dolarów w rundzie sind finansowania, aby pomóc blockchainom komunikować się. Accelar to jest oczywiście zdecentralizowany protokół zaprojektowany przez ojców założycieli blockchaina Algorand, aby pozwolić na komunikację cross-blockchainową. Zebrali tak jak powiedziałem 3,75 miliona dolarów i teraz będą oczywiście działają, między innymi uczestniczyli tu Inwestorzy z Binance X, a także z firmy DCVC, czyli Dat Data Collective. Inni, którzy tu inni, którzy uczestniczyli, to było między m.in. Divergence Ventures, a także przedsiębiorca Lau, a także <coughs> założyciel Angel List Nawal Ravikant. No, bardzo fajna informacja dla Algoranda, czy właściwie no, powiązane z Algorandem, jego współzałożyciele. Zobaczymy, Olga Randzie, oczywiście, do Andrzeja odsyłam. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, prawnik, który zajmował się odzyskiwaniem kryptowalut, David Silver, dołączył do zarządu amerykańskiego w Coinfermie. Oczywiście jest to prawnik, który zajmował się oszustwami na papierach wartościowych, a także różnymi stratami inwestycyjnymi, między innymi. Znany z tego, że prowadził sprawę przeciwko giełdom kryptowalutowym w Stanach Zjednoczonych, dołączył teraz do Coinferma, oczywiście platformy skoncentrowanej na analizie blockchaina, a także AML-owych AML sprawach, śledzeniu AML-a. No i będzie pracował teraz, będzie pracował teraz dla Coinferma. Coinferma wzmocnił swoje amerykańskie ramię. Przechodzimy sobie dalej. Uważajcie na fejkową aplikację do Uniswapa, która krąży na Google Play. W tym sklepie pobrano już ją 5000 razy. Zobaczcie, jak to wygląda. Uniswap, Swap, Tokens and Supply Liquidity. No i trzeba przede wszystkim uważać, 5000 pobrań już, już było. Ta fejkowa aplikacja została już oflagowana przez użytkownika Reddita GTP. I wezwał on społeczność Ethereum, aby zgłaszali to do Google. A. Tylko pytanie, co z tym Google zrobi? Oczywiście, jeżeli coś takiego pobierzecie, podacie swoje klucze prywatne. No to time to say goodbye swoim środkom. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, informacje od naszego wschodniego, wschodniego sąsiada. <coughs> ja akurat mieszkam tam na zachodniej Białorusi. Białoruski największy bank uruchomi giełdę kryptowalut. Proszę was bardzo, zobaczcie. To jest Belarus Bank, największy bank Białorusi, uruchomił już nawet has launched Uruchomił giełdę kryptowalutową, ogłosiły to lokalne media w piątek. Oczywiście jest to inicjatywa w partnerstwie z tym Białoruskim Bankiem Technologicznym, Parkiem Technologicznym i oczywiście zobaczcie, współpracując z operatorem Whitebeardem, który pozwoli Rosjanom, Białorusinom handlować kryptowalutami przy użyciu płatności wizą, kartami wiza. I zobaczcie, że będzie można kupować kryptowaluty m.in. za popularne fiaty, także jak białoruski rubel, czy rosyjski rubel, a także dolary, amerykański i euro. Białoruś oczywiście od dawna podchodzi pozytywnie do kryptowalut, tam nawet właśnie ten park specjalny został stworzony. Bielarus bank jest posiadany przez rząd, mają oni tam 99,95% udziałów. O, bardzo fajna informacja dla naszych. Sąsiadów za wschodniej granicy, przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, autor książki Biedny Ojciec, Bogaty Ojciec, czy odwrotnie, czy Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, mówi, iż kupujcie tyle bitcoina, ile jesteście w stanie. To jest ciekawa sprawa. Oczywiście pan Robert Kiyosaki już od jakiegoś czasu wypowiada się pozytywnie na temat kryptowalut. I powiedział on swoim followersom, jak to się teraz popularnie mówi, że po tym jak Bitcoin przełamał 16 tysięcy dolarów, pierwszy raz od czasu od stycznia 2017 roku, uważa on, że Bitcoin rośnie lepiej niż złoto i srebro. I zaleca on oczywiście, kupujcie Satoshi, bo was rynek wykosi. No cóż ja mogę, tu będę polemizował z autorem książek. Przechodzimy sobie dalej. Ripple, z, z, człowiek nowy, który został zatrudniony w Ripple, ujawnia, Iż firma chce rozszerzyć adopcję XRP w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. To jest ciekawa sprawa. Cóż można, cóż można powiedzieć? Startup szukał tutaj Senior Manager of Business Development, aby przyspieszyć, właśnie czy właściwie cały czas szuka. Czy właściwie szuka, ale z tego co widzę, to ten tytuł trzeba przetłumaczyć w taki sposób, iż. Nowa, można powiedzieć, nowa pozycja, jeśli chodzi o firmę Ripple, czyli nowa osoba zatrudniona, która ma być zatrudniona przez firmę Ripple, właśnie sugeruje, iż takie działania będą tutaj robione. Oczywiście w ogłoszeniu o pracę chodzi tutaj o, oczywiście ODL, to jest na, na XRP działające do przesyłów międzynarodowych. Bazujący w Londynie, bo będzie pracował w Londynie, będzie miał zadania takie jak między innymi podpisywanie komercyjnych umów ze strategicznymi partnerami i współpracowanie z zespołami Ripple, aby napędzić wolumen i roz, rozszerzyć zastosowania ODL. -a. To jest bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. No. Wszystko pozytywnie, tylko kiedy XRP zacznie rosnąć. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo mało znany kryptowalutowy projekt jest tutaj napędzany przez Microsoft, aby przyspieszyć adopcję. Projekt nazywa się Noia Network i on został wybrany. Ten projekt ja pierwszy raz słyszę do tego programu Fast Track i chcą oni, aby oczywiście zobaczcie, mało znany ten projekt, będzie dodany do marketplace'u, do tego cloud marketplace od Microsofta. Jest to publiczne rozwiązanie software'owe, jeśli chodzi o internet. I oni właśnie dołączyli do Microsoftowego programu dla startupów i rozszerzyli to właśnie partnerstwo w kwietniu. Dzięki temu dołączeniu do tego Fast Track będą mieli oni dostęp do Microsoft do inżynierów z Microsoft Azure, aby pomogli im w wypuszczaniu nowych wersji w rozwoju tej aplikacji i tak Powiem wam szczerze, dajcie znać w komentarzu, kto słyszał pięć wcześniej o projekcie Noja. Może CryptoDev, a może Andrzej Przechodzimy sobie dalej. Bitcoin stabilnie ponad 16 tysięcy dolarów i wcale nie ma jakiegoś mainstreamowego hypu i właśnie przez to jest to bardzo bycze. Jeżeli zajrzymy sobie na Bitcoina to słuchajcie Bitcoin 16,240,63. ale chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Na CoinGecko mam ustawione ceny do BTC. Zobaczcie jeśli chodzi o 7 dni, zobaczcie w stosunku jak wyglądają w tej chwili do Bitcoina wzrosty, zobaczcie. Yy, mamy, zobaczcie, ile walut? Zobaczcie, to wszystko jest w ciągu 7 dni do bitcoina, czyli bitcoin ładnie urósł. Jeżeli ktoś mi mówi, że alty nie rośnie, no to chyba niech poszuka gruszek na sośnie. Zobaczcie, dopiero na L-rondzie kończą się wzrosty, jest dopiero bitcoin. Nie wiem dokładnie ile, jak na moje oko to to jest 30-40 walut. Z takich bardziej znanych, oczywiście wiadomo, Yarn Finance, Ave, Blockstack, Uniswap. Co tu jeszcze tam takiego? Nem, proszę bardzo, ku który o Andrzej robił, Golem. Lolem, Bolem i Golem, WeChain, proszę bardzo, wzrósł 15% w stosunku do bitcoina Wavesy. Compound, Ocean Protocol Icon, proszę bardzo, zobaczcie Cosmos, Chainik, Zikesh Dash, no naprawdę bardzo dużo tu rosło. Lajkę, proszę bardzo, 68%. Jeżeli spojrzymy sobie na 24 godziny, zobaczcie, tu tutaj też troszeczkę tych projektów jest. Może nie tak dużo jak, yy, chociaż też, popatrzcie, jest tutaj tych wzrostów, nawet nano urosło do bitcoina 0,6%, nie? Także tylko te 24 godziny to jest, y, to nie jest jakiś dobry. Ja wolę skorzystać ze wskaźnika siedmiodniowego, no ale rośnie, to rośnie, nie? No dobra, gdzie ja to teraz byłem? Tutaj oczywiście Bitcoin rośnie i okazuje się, że nie ma takiego wielkiego hypu, co może nas sprawdzić na Google Trendsach, gdzie w 2017 roku było Tudemon. I to oznacza, że jest to bardzo pozytywne nastawienie. Ja też uważam, że to nie jest koniec wzrostu. Jeżeli spojrzymy sobie, jeszcze raz wrócimy na coim i spojrzymy sobie do Bitcoina, to słuchajcie, ten e, nasz ten rok spójrzmy sobie na obecny rok. No to powiem wam, że ten nasz rok, który się zaczynał od poziomie 7000, mieliśmy korektę, oczywiście, covidową i cały czas ładnie rośniemy. I wbrew pozorom, to nie jest jakiś kolosalny wzrost. Od, od powiedzmy, poziomów października rośliśmy o 6000. Pytanie, gdzie będzie ten szczyt? Dzisiaj nawet rozmawialiśmy, opowiem o tym w podsumowaniu, że ATH w tym roku robi się coraz bardziej realne. Tylko mam nadzieję, że to nie będzie taki wystrzał. Niech on sobie tam potem tygodnie, czy raz na dwa tygodnie, potem kolejny tysiąc wskakuje. Przechodzimy sobie dalej. Kolejny dzień, kolejny hak, 2 miliony dolarów w postaci DAI zostało wyczyszczone z Ethereumowej aplikacji DeFi Acropolis. O no i powiem Wam szczerze, zobaczcie, doszło do, doszło do wycieku, wcześniej Harvest Finance, a teraz aplikacja oczywiście, która nazywa się Acropolis. Eee, około 2 milionów dolarów wartych w stablecoinie DAI zostało wyczyszczone z Acropolisu. Jest to fullstackowy protokół DeFi, który koncentrował się, aby pozwolić normalnym ludziom oszczędzać i, oszczędzać i zarabiać na swoich stablecoinach. No i oczywiście tak zarobili, że się aż zestrali. Co się stało? Eee, zobaczcie, przeaudytowała ich firma PeckShield, która skoncentrowała się i tutaj w, rozpracowali to na drobne. Na dobre, aby to uprościć, ataker użył flash loanców na DYDX, aby oszukać Acropolis, smart kontrakty akropolis yy, i aby myślały o tym, że zdepozynowane fundusze yy, zostały złożone, fundusze, a właściwie tak naprawdę atakujący ich wcale nie miał. <laughs> nie, no proszę, posłuchajcie, po, no przepraszam bardzo, no co to, co to, to szefcy robią te aplikacje, czy programiści? No bo ja mam wrażenie, że szefcy, a myślę, że nawet szefcy lepiej by to zrobili niż te ci gówno, gówno programiści. Przechodzimy sobie dalej. Dwóch wielkich inwestorów, którzy sprzedali swoje bitcoiny, byliby w tej chwili 40% na plusie. Oczywiście zarobiliby oni, gdyby nie sprzedali. No i teraz o kogo tu chodzi? Pierwszy to jest oczywiście Dave Portnoy, który to jest ten gość, który. E, nie pamiętam jak, jaki on ma nick, a drugi to jest Cave McCallow. Sprzedali oni swoje bitcoiny po 11-12 tysięcy dolarów. E, kurczę, jak on się nazywa? Nie pamiętam. Ale takie jakieś tutaj yy, są robione memy z tym stół prezydenta, czy coś takiego. No to, to takie w ogóle szkoda. Szkoda gadać. Opuścili oni przestrzeń kryptowalutą, wiadomo, czy nie odkupili. Mieliby 40% więcej. Z... O, stół prezydenta. Nie wiem, ja nie rozumiem fenomenu tego człowieka. Może ktoś, mi, może ktoś mi wyjaśni fenomen tego człowieka na Twitterze. Oczywiście jest także tutaj yy, Pyteru Schiffu. I okazuje się, że jego, jego syn chyba zarobił, a pitery Shifu dalej złota się trzyma. Złoto mocniej spadnie i Shifu, i Shifu nie ma. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo uważajcie na kolejny malware, które podszywa się pod Electrum. Wyskał powało ono 32 tysiące dolarów w Bitcoinie. Eee, sprzedaż, ponad, znaczy płatność ponad 2 bitcoinów została wysłana na adres, który jest używany przez malware Electrum. Kolejny raz właśnie to uderzyło. 2 bitcoiny, to jest 32 876 dolarów, zostało wysłane do znanego skamu adresu. Oczywiście pobrany został jakiś dupowaty portfel 2042 bitcoina i wysłano do tego adresu. Obserwuje go oczywiście Whale Alert. Jeszcze raz tu w tej chwili pragnę powiedzieć słuchajcie, pobierajcie zawsze z oficjalnych stron. Jeżeli nie jesteście pewni oficjalnej stronie, poszukajcie oficjalnego Twittera, oficjalnego Facebooka. Twitter też bardzo często weryfikuje takie strony. Zapytajcie się, bo naprawdę stracicie kasę i później dupa z tego jest. Przechodzimy sobie do przedostatniego newsa dzisiejszego dnia. Binance uruchamia mining pool dla Ethereum i oferuje, zobaczcie, zero procent opłat transakcyjnych przez 30 dni. Binance oczywiście uruchomił wcześniej pool dla Bitcoina, gdzie też bardzo dużo przyciągnął mocy, a w tej chwili oficjalnie uruchomili własny mining pool Ethereum w, w swojej tej usłudze Smart Pool i na początku będzie 0% Fi. Działają oni na FPPS metodzie miningu i zobaczcie tylko pół procentu miał być darmowe. Aha, mogą oni z 0%, bo normalnie będzie 0,5% korzystać poprzez połączenie właśnie do Binance Poola. Oczywiście muszą im posiadać karty NVIDIA lub karty AMD z pamięcią większą niż 4 GB, ale większą, równą, czy chyba większą, na systemy Windows i Linux. Oprogramowanie, które jest wspierane HiveOS, Miner, OS, Easy Miner, ASIC, NCart, a także inne. No, Binance Mining Pool tuż tutaj zobaczcie, ogłoszono. Binance Pool tutaj bardzo mocno się rozwija. Bitcoinowe już nie pamiętam, osiągnęło też tam kilka, kilkanaście procent mocy. No, Binance próbuje wszędzie tam, gdzie jest jakaś kasa. I ostatni news dzisiejszego dnia: Pinkrypto.pl. Krzysztof Krawczyk, samobójstwo i czarny PR dla Bitcoina. Przyjaciel Krzysztofa Krawczyka popełnił samobójstwo. Ale to jest jakiś. Jaki to jest news? Jak to jest 6 lipca? Dobra, weźmiemy sobie jakiś może. Weźmy sobie jakiś inny news, bo to jest dupa, nie news, nie wiem dlaczego. O, proszę bardzo, tu mamy jakąś analizę. Litecoin zostaje odrzucony i zaczyna spadać. Litecoin, czyli to chociaż jest tak, 13 listopada, aktualizowane przez Jakub, 12 listopada, dziwnie to się wyświetla. Waha się wsparciem odporem na 51,68 dolarach. Ja aż spojrzę na koń paprykę, co z Litecoinem. No powiem szczerze, Litecoin urósł w ciągu 24 godzin. 11,78% do dolara w ciągu 7 dni 5,91, więc nie wiem, gdzie on tu się waha, jak to wygląda. Zajrzyjmy sobie tutaj na wykres Litecoina. Czy ten wykres w ogóle dalej jest aktualny? Nie, no, jeżeli weźmiemy sobie ostatnie 30 dni, no to jest wystrzał na Litecoinie. A jak wygląda tutaj analiza? No, wygląda na to, że to wystrzeliło, bo to jest analiza oczywiście z początku, no więc chyba analiza okazała się nieaktualna i Litecoin wystrzelił, no. Psychoanaliza to do ciebie mnie nie zbliża. Dobra, słuchajcie, e, chciałem Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Bo, oczywiście, witam w podsumowaniu. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Ale chcę Wam pokazać dwie rzeczy. Jedna już jest tutaj przygotowana. W momencie, gdy nagrywam ten film, jest 19.13. O 19.30 będzie premiera. Więc, jak oglądacie te newsy, to już się pojawiło. Ale chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, która pojawi się jutro. Może zacznijmy. W kolejności następującej już mam to wszystko przygotowane. Na początku zalecam zajrzeć do Kamila z Encyklopedii Kryptowalut. Odcinek Uwaga Krypto na pewno jeżeli nie obejrzeliście to obejrzycie bo jak ja wrzucam premierę pewnie teraz jak dotarliście do tego momentu jest gdzieś w okolicach 22 godziny lub lekko po. Wydanie specjalnie Uwaga Krypto i kto tu dzisiaj jest Kamil oczywiście jest Tomek Kryptodev, Andrzej z Innej i oczywiście ja na, kanala, na kanale Kamila od razu dam łapę w górę co będę co będę tutaj żałował? Także ja zaraz na premierze będę. Amil wrzucił 11, odcinek specjalny, bardzo dobrze. A dodatkowo, słuchajcie, jutro to, co obiecałem, ruszamy z nową serią. Dobra, fajnie, już wiadomości. Słuchajcie, Prawo Kryptowalut, nowa seria, którą będziemy nagrywać wspólnie z Aleksandrą Kopeć. Ola prowadzi, prowadzi blog, który kiedyś nazywał się właśnie Prawo Kryptowalut, w tej chwili nazywa się Finlegal Tech. Działa nie tylko na temacie kryptowalut, ale także jeśli chodzi o temat. O temat różnych regulacji fintechów i tak dalej. Pierwszy odcinek, regulacje kryptowalut w Unii Europejskiej, a także dodatkowo to, co się działo ostatnio, to co UOKIKO publikował. Myślę, że powinno Wam się spodobać. Zobaczcie, już osiem łapek w górę, trzech oczekujących widzów nie wiem, ktoś ma komputer włączony na stałe. Zapraszam serdecznie jutro na premierę. Będzie o godzinie 16.00, także bardzo serdecznie zapraszam Was. Z tego, co już patrzyłem, to tak naprawdę odcinków na temat prawa i kryptowalut na polskim YouTube w ogóle nie ma. A jeżeli są, to najczęściej to są podatki. Będziemy, to będzie cykliczna seria, w której będziemy poruszać różne tematy. Liczymy też na Wasze komentarze, na Wasze pytania. W kolejnym odcinku, oczywiście, też będziemy poruszać Wasze pytania, postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Także zapraszam serdecznie. Teraz już można przejść do tego podsumowania. Oczywiście, jak najbardziej. Cóż mogę Wam powiedzieć, jeśli o to chodzi. Załatwiłem sobie trochę plecy i to nie jest żadna kontuzja siłowniana, nie koszykówkowa niestety. Mam problem z lewym mięśniem wzdłuż kręgosłupa. Dzisiaj byłem u rehabilitanta, trochę mnie tam pomordował. Mam dwa tejpy na plecach. Także powiem wam, ciężko jest, bo dzisiejsza noc będzie naprawdę ciężka, ale myślę, że 2-3 dni to przejdzie. No ale mam gdzieś chyba, z tego co widział, powiedział mi to: Mam większą lewą stronę rozbudowaną, jeśli chodzi o bark. Mam uniesioną łopatkę. Nie wiem dlaczego, bo wydaje mi się, że ja jestem praworęczny, wydaje mi się, że prawa ręka silniejsza. Dziwna sprawa, no ale będziemy robić z tym porządek, bo to nie można go zostawić, jeżeli w ciągu dwóch tygodni dwa razy załatwiłem sobie. To jest taki mięsień, który jest między łopatką kręgosłupem taki wzdłużny, ten głęboki mięsień, powiem wam szczerze. Masakra, jak mocno przyciśnie, to aż ciężko oddychać. Także, jak robię taki wdech, to szczuje plecy, jest dużo lepiej. No i tyle, dobra, nie będę Was zawracał głowy. Przypomnę też o kryptowoltowej niedzieli z Majkiem, która zbliża się wielkimi krokami. Gościem będzie Stokasz, ale liczę też oczywiście na inne osoby, na wszystkich naszych tutaj. Wszystkich naszych tutaj kryptonarodowców, jednocześnie jeśli chodzi o kryptonaród, narod mamy nową domenę kryptonarod.pl bez polskich naków, stara domena też działa Narod.pL i nową członkinią kryptonarodu jest właśnie Aleksandra Kopeć ze swoim blogiem, także drugą panią już mamy w kryptonarodzie, bardzo fajnie rozwijamy się. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Jutro oczywiście pełne wydanie kryptoniusów. Zobaczymy, być może, być może wam dam jeszcze jakieś tankuj z Majkiem południu, ale zobaczymy, zobaczę jak te plecy. Powiem szczerze, być może będę leżał krzyżem. Zobaczymy, zobaczymy. Szkoda, dziwna sprawa. To jest jakieś, powiem wam szczerze, jeśli chodzi o plecy, wracając do tematu, to jest jakaś moja przywara, bo pierwszy raz tak mniej więcej do tej pory było tak, że to tak raz w roku przyszło, gdzieś tam człowiek 2-3 dni się pomęczył, plasterek rozgrzewający. Po temacie i zapomina się na kolejny rok, a tutaj dwa razy w ciągu dwóch tygodni stwierdziłem, że trzeba iść. A poza tym w moim wieku już dobrze się rehabilitować, żeby powiem wam szczerze, czasami tam takie rzeczy, wydaje się pierdoły, a później wyjdzie, lepiej jednak jest cały czas tak naprawdę w wieku 40 plus to już na masaż jakiś taki rehabilitacyjny, to dwa razy w tygodniu raz na dwa tygodnie, to tak minimum dobrze by było chodzić. No i cóż mogę wam powiedzieć? Słuchajcie, no nie będę wam zawracał więcej głowy, raz piego też będę powoli robił. Odpowiem wam też listy na AM Kryptolot, to Też się zbliża dużo. Mam tej roboty, kurde, trochę te plecy do mi przeszkadzają. Przez jakiś wygodny fotel. Lepiej jakiś, może bym się na jakąś platformę antygrawitacyjną taką, żeby, żeby wisić sobie w, na stacji kosmiczną, może bym się wybrołnie, żeby nic nie bolało, że grawitacja nie ciągnęła. <grytanie> Także. Z mojej strony to tyle. Dziękuję wam oczywiście i pozdrawiam wszystkie osoby, które są na tej premierze, a także wszystkie osoby, które docierają do końca odcinka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wasze zwiększanie zasięgu i postaram się wam nagrywać coraz ciekawsze odcinki. Dajcie znać, co sądzicie o na nową serię właśnie prawo kryptowalut. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu. Kryptonarod wrośnie w siłę i w końcu się nauczyłem. Teraz wchodzi outro.